Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3, Dziki Gon, Next Generation. Jak widzicie, jesteśmy przy jaskini, pogoda nas nie rozpieszcza, to porzuciła nas Keirem. I co? Ja myślę, że będę musiał przede wszystkim zrobić medytację, aby dotrzeć do świtu. Teraz. O, szósta, niech będzie szósta. I zobaczmy, co tu mamy z alchemii, bo troszeczkę się zaniedbałem, jeśli chodzi o to. Usuwa zatrucie eliksirami i efekty działania eliksirów. Biały miód. Przedmiot mistrzowski. Można go spokojnie zrobić. Niech będzie. Czarna krew, a to na wampiry trupojady otrzymują obrażenia, gdy zranią wiedźmina. Okej, też jest dość ciekawe. Od razu można by było zrobić. Tutaj brakuje składników. Co tu jeszcze mamy? Tu możemy coś zrobić. Odwar z wilkołaka. Dobra, i to oznacza, że powiększa regenerację wytrzymałości podczas jasnej, księżycowej nocy. Też ciekawe, tylko żeby wiedzieć, kiedy go użyć. I coś z olei jeszcze mam. To można zamknąć. Tutaj jest olej. Przeciwko zwierzętom nałożone ostrze miecza dodaje dodatkowy efekt. Dobra, niech będzie. No i to wszystko, jeśli chodzi o oleje i substancje alchemiczne, tu jeszcze mamy. O, i tak geny połączymy sobie. Jeszcze raz. Co ty? Jeszcze raz mogę? No w sumie, czemu nie? O, już posiadasz składniki na jeszcze większy mutagen. Ekstra. Ekstra. Mamy jeden duży mega mutagen. Jeszcze coś jest. A, to jest to zostało, to już zostawię na razie. Albo... Niech będzie. Dobra, czyli tu mamy wszystko porobione. Co tu jeszcze nam zostaje? Tu by trzeba było ogarnąć jakiegoś... nie wiem, magika. Tu jest dość dużo składników do zrobienia w tym miejscu. Pancerz na razie olał go. Książki fabularne. Dobra, to jakieś przepisy po białym. Dobra, to na książki fabularne na razie to zostawimy. Tu są postacie. Okej. Dobra. Myślę, że chyba wszystko tutaj na razie mamy z tego, co chciałem. Teraz spróbuję się tu rozejrzeć, bo gdzie my jesteśmy? My jesteśmy... W tym miejscu to jest jakaś wysepka. To kojarzę to. Tu będzie jakieś zadanie w tym. Związane z tą... Z tymi budynkami tutaj. To coś trzeba będzie szukać. To coś kojarzę, była dość ciekawa misja. A my się damy gdzieś tutaj, aczkolwiek ja jeszcze...
Ogólne zadanie, eksploracja. O! Może sobie pytajniki. To też będzie ciekawe. Przynajmniej będzie widać, co, gdzie, jak. Tu jest dużo pytajników koło mnie. Teraz kwestia, czy tam będzie to na moje siły, czyli na tego Geralta, czy Geralt sobie tu poradzi z tym. No i co tu mamy? Tutaj jest pierwszy pytajnik, on jest na dole. To go tutaj... O, tam jakaś budowla jest. Ukryty skarb. O, co się pokazało? Upiory. O, pięknie. Uuu, ale się tu się porobiło. Teraz Queen Anexi. Uderzenie kinetyczne. Oszty. Wszystkie naraz, no. Dobra, Geralt. Queen. Dobra. Lewuś, bo to tylko wody. Dobra. Jeszcze jeden. Ło, ciężko. Gdzie jest jeszcze jeden? Normalnie adrenalina to mi bije. Coś czuję, że tu będzie chyba coś ponad siłę tego Geralta, którego teraz aktualnie posiadam. Widzę sporo mutagenów. Walka jest przednia, ale też widzę, że dość spore, ciekawe rzeczy są. Jeszcze jeden. Okej. Dobra, czyli sobie teraz zrobimy... medytację, żeby troszeczkę energii naładować. Dobra. Jak tam wygląda jeszcze kwestia z wyposażeniem i jedzeniem? No jeszcze trochę jedzenia jest. Dobra. No to teraz trzeba przebadać, co tu mamy. Coś kojarzę tą budowlę. To będzie jakieś zadanie pewnie. Niesławny list. Klucz otwierający kufer, okej. Co tu mamy? Droga Elke. Bogom niech będą dzięki, że głupie ludzie w nich wierzą. Dwa razy żeśmy z tego skorzystali. Po pierwsze. Primo, ukradliśmy masę sreber ze świątyni. Nikt ich nie pilnował, bo wiadomo, kto by się odważył Bogom narazić. Świętokradztwa dopuścić.
No a po drugie, Primo, ukryliśmy wszystko w ruinach, co niby przeklęte są przez elfie bożki. Nikt nie zachodzi, nikt nie zagląda. A nawet nie mieliśmy specjalnie skarbu chować, bo i tak bezpieczniejszy jest niż u Vivaldi w Wangu. Nocujemy dziś w lesie, potem jadę do Nowigradu znaleźć kupca na ten cały towar. Będziemy bogaci, Alke, bogaci. I chyba wtedy nawet coś rzucam na tacę w podzięce za głupotę i zabobony. Twój Edgar. No, to się chyba przeliczył, chłop. Czy tu coś jeszcze mamy? Tu nic takiego już nie ma. Okej. No. Hop. Dobra. Co tu mamy? O! Południca. Dobra. Tu trzeba dać pułapkę w takim przypadku. Przeszła ci ochota? Jeszcze możemy kujna dać. Dobra, teraz znowu Warden. O, szty. Franco. Było blisko. Było blisko. Co mamy? No. Ładne rzeczy, ładne. Dobra. Czy coś tu jeszcze jest? Tu jest ta skrzynia, o której mówili Ewa. No i tu mamy rzeczy. Receptura, kupy jakich? I przedmiot magiczny. Bardzo dobrze. Coś jeszcze? Tam przywalone skrzynie są jeszcze, czyli srebra nie dostaniemy. Tak jak to wspomniał w liście. Tu jeszcze mam jakąś skrzynię, widzę. No to tylko tyle srebra niestety. Gdyby... No, tutaj będą w tych skrzyniach. My się nie da tego dostać, chociaż jeśli byśmy użyli kinesznego uderzenia. Nie, bo i tak by się świeciło. Dobra. Ja niestety muszę zrobić znowu medytację. I przydałoby się znaleźć wejście na dół. Miecze. Czy da się tu naprawić miecze? Czy jeszcze mogę? No nie mam narzędzi już. Czyli niestety z tym nic nie zrobię już. Nie naprawię go. Rzuć ten miecz, co ty się okryje. Przytrzymanie rozmiaru pisze. No nie da się. Dobra. To tu mamy zadanie wykonane teraz. Przydałoby się znaleźć miejsce, żeby zejść do podziemi tam, do tych jaskiń. Znaleźć jakieś wejście. Czy to będzie od strony wody?
szczypcie. Ależ wieje. No, to Lartreś powiedział. No tutaj nic nie widać z tej strony. Akurat. No to dobra, spróbujemy teraz się wspiąć na górę. Może na górze coś będzie. Słyszę jakąś watachę. Więc może być ciepło. O, już się coś dzieje. Damy ogień. Jeśli to są wilki. A są. O, psiakrę. No właśnie, psiakrę. Niepokoją mnie te dźwięki stamtąd. Co to może być? Coś latającego, okej. Tu są, tu jest jakaś watacha, więc może tą watachę na razie ogarnę. Dobra. Watacha ogarnięta. Może to będzie gdzieś wejście. Wejście może pilnować właśnie to coś latającego. Wcale bym się nie zdziwił. Tylko nie wiem jaki ma poziom. Czy to nie jest gryf? Sobie tu lata na razie, no. Krążył tutaj. Tu coś jest też na dole. Jakiś portal, to jest chyba z tych komnat, co byliśmy tam. Z czarodziejką. Nie wiem, czy na niego się zapuszczać, czy nie. Żeby było chociaż pokazane, jaki ma level. Sobie z nim poradzę, czy nie? To nie tu. Tu chciałem wejść właśnie. Spróbujmy. Teraz skuszy go był. Nie sięgają go tam. Dobra. Się rozstrzelał. Tylko zostawię na razie. Nie będę kombinował. Myślałem, że ogarnę temat, ale na razie chyba sobie dam radę. Dam sobie spokój z nim. Tutaj tych ziół pozbieram, żeby. Bo znowu może na jakąś miksturę się uda zebrać. Tu coś chodzi. Uf.
samotnie, czy z przyjaciółmi, no też nie wiadomo. Może gdzieś mnie zaprowadzi. O, tu jest ta baba. No dalej. Oj. Dobra. Baba załatwiona. Ten coś tam jakoś się skrzeczy. Co mu jest? Wylądował? Taka cisza. No. Tylko ja mam mało energii. A, poluje na zwierzęta. Wylądował. O dobra, to uciekam od niego. Maczach. Czyli za mocny jest na mnie. Wolę sobie dać z nim spokój. I tak go nie ogarnę na tym poziomie. Dobra, w tym miejscu jestem. Trochę się oddaliłem od tego pytajnika tam. Miejsce nieodkryte. Spróbujemy jeszcze raz to sprawdzić, jeśli tym razem się nie uda, no to trudno. Tylko że ten pytajnik, to nie wiadomo, czy on nie będzie dotyczył to, co jest pod ziemią, więc jeśli tak, to nic tam nie działam. Jest pod ziemią pytajnik, niestety. Tutaj wyjścia żadnego nie ma. Jeszcze jedna rzecz do głowy mi przyszła, żeby wrócić się do tej jaskini. Tam może będzie jakieś przejście? Jest jedyne wejście tutaj do tych podziemi, prawda? Może coś nie przeszukałem lub coś ominąłem. Jak to tu wygląda? Trochę tam dalej jeszcze by trzeba było się przejść. Tutaj nie byłem. Dobra. Szybka medytacja. Czy to jest to miejsce? Sprawdzimy, ale myślę, że tak. Tak. To jest to. Dobra. Ogarniamy magię. Zyskałem punkt umiejętności, więc wchodzimy w postać. O, nawet trzy są, no to super. To rozwijamy to. Obecny poziom, ulepsz umiejętność. Dobra. A tu jeszcze dwa punkty, żeby to kupić, więc to na razie. I to wystarczy. Tu co to mam? O, to też może jeszcze dać. I ze znakiem ginie zmniejsza również permanentnie pancerz przeciwników. Efekty
skaluje się wraz z mocą znaku aż do maksymalnego poziomu 75%. Regeneracja wytrzymałości w walce 1,5 sekundy. No to może być ciekawe. To też rzucimy i to będziemy mieli dwa znaki na maksa już. Dobra. W końcu udało mi się go powalić na nie wiem, łatwo. No i teraz udało się go. Ej, co tu mamy? Nie było łatwo z nim. Esencja, serce Golena, ok. No i teraz gdzie tu jest ten skarb? Gdzieś tu ma być, ale gdzie? A, są tu skrzynie, ok. Mamy skrzynie. Runda srebra, sznurek. Buty myśliwskie, odwar z echidyny, buty, przedmiot magiczny, kasa, jakiś tam sznurek. No, nawet, no, myślałem, że to też więcej tego będzie, ale jest jak jest. Nieźle, dobra. O, jeszcze jedna skrzynia. Proszę bardzo. Dobra, może być. Spoko. Ja muszę sprawdzić buty. Dostałem kilka par. Plus 3. I to plus 2. I czy jest co? 1-1 na odporność kłute. Obrażenia obuchowe. I cięte 3%. A tu mamy. To będzie lepsze. Dobra, i ja bym tu co tu dał? Znak Ingini będzie. Umieścimy tu w tym przedmiocie. Dobra. Czyli mamy troszeczkę lepszego usprawnionego Glerada już. Dobra, myślę, że... mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Jeszcze raz? Dostanę punktem? Raczej nie. Dobra. Niech będzie. To my w takim razie teraz popędzimy już jakiegoś konkretnego celu. Zobaczymy, jakie są zadania. To jest krwawy berlon, palenie lasu. Może jeszcze coś pobocznego.
Pełna kolekcja kart, to nie. No to dobra. Krzywda książka Pania Lasu. Nie, to jedziemy do... nie, barona sobie zrobimy na następnym odcinku. Zrobimy to. Przy tej książka Palenia Lasu. Czyli wchodzimy... raz. Tutaj gdzieś powinna być książka. Czy to... o, to jest Palenie Lasu. Dobra, bogowie opuścili nas. Można władców, nasz los nie interesuje nad Weben. Czuwają tylko panie lasu. W złej godzinie, gdy zaraza i głód zbierają swoje żniwo. Trzeba prosić o pomoc, panie. Jeśli będę łaskawy, wysłuchają próśb i odwrócą zły los. A oto jak należy przebogać, panie. Znać dziecię niedorosłe i niewinne i odprowadź je na krzyżowe moczary. Odszukaj kapliczkę poświęconą paniom. Od niej zaczynają się słodka ścieżka. Od niej zaczyna się słodka ścieżka. Odpraw dziecię po ścieżce, a ona idąc śladami słodkości trafi do dobrodziejek. Od tej pory niczego mu nie zabraknie, albowiem panie są łaskawe. Stojąc przy kapliczce wypowiedź swoją prośbę, a dobrodziejki ją usłyszą, albowiem one widzą i słyszą wszystko, co dzieje się w ich domenie. I jeśli założyłeś dar, twoja prośba zostanie wysłuchana. No i co, przeczytałem to. Jest tylko wstecz lub w bok. Dobra, śledzenie. Nie, to jest za wysokie. O, jest palenie lasu, to. Odszukaj wiedźmy z bagien. Czyli wszystkie te rysztunki, to one będą dostępne dość w późniejszym terminie, jeśli Geralt będzie na lepszym poziomie. Dobra, gdzie musimy się udać? Gdzie jest ten znacznik? A, tu jest. Gdzieś tu mamy się udać. O, ciekawe. No to czyli musimy przepłynąć w takim układzie. Bo to gdzieś tutaj. Dobra, wsiadamy w łódkę. Muszę sobie przypomnieć, jak to się pływało. O, płyć cwał. I płyniemy. O, przytrzymaj X, a będzie szybciej. Dobra. Kwadrat, płynie wstecz, pójść ster. Dobra, na razie płyniemy tak. Srebrny miecz jest w kiepskim stanie. Nie wiem, czy nie wypadałoby gdzieś podpłynąć, naprawić go. Czy tutaj coś mamy? Nic nie widać. No, się włączył ukryty skarb. Ale to nie wiadomo, czy to coś go nie pilnuje. Coś tam jest. Dobra. Co tu mamy? Jakieś schematy. Dobra. Do góry, Geralt, do góry. W
tutaj pływamy już. Dobra. Czy tu jeszcze coś będzie? Ja może włączę sobie na wszelki wypadek. Nie wiadomo, co tu jest jeszcze. Jeszcze jeden jest. Jeszcze mamy zamazane kryją płatki. O, i wyszli. Zaraz przydałoby się może gini. No, gini. No, już. No, w końcu. Czy on nie chciał tego użyć? Ognia. Zwyczajny miecz, to ranik będzie. Mamy to spenetrowane wszystko, widzę. Nic więcej się nie pokazuje. Aha, jestem przeładowany już, super. Co to za znaki się powłącza? A człowiek w panice wszystko włącza. Dobra, szybka medytacja. Będziemy mieć zachód słońca. Się to zrobi troszeczkę bajkowo, że tak powiem. No, w tym przypadku już nie będę mógł biegać. Także będę musiał się doprowadzić. Co to tak, Geralt, skaczesz? Do łódki, czy na jakąś wioskę znaleźć? No, w takim stanie to raczej nie pogramy. Chciałbym tak zapytać, co ty wyprawiasz, Geralt? Może by nacisnął. Chwycił ten szkwał. W takim razie trochę zmiany planów. Muszę płynąć do wioski. Ale ja wisielców. Gdzie ja jestem? Tu, dobra. Czyli jestem tu. Najbliższa wioska, to tu coś jest. To tam płyniemy, tak. Znamy znaczek. I płyńmy w takim układzie. Byle szybciej przed zmrokiem. Udało się tam dopłynąć. Na razie spokój. Oby się to nie zmieniło. Tu już jakiś ląd się zrobił. Nie wiem, czy to można wpłynąć. A, to nie jest tutaj jeszcze. Czyli co, to muszę opłynąć dookoła. To jest ta wyspa. Z tego, co kojarzę. Słońce dość niewygodnie się pływa. Nie widać, gdzie jest ląd. A nie chcę łódki uszkodzić. O, jest, widać wioskę. Jak i również potwory po bokach, ale na razie nie będą mnie interesować.
tej pozycji to jest lepszy widok. Widać, gdzie się płynie. Słońce nie razi tak po oczach. Jest wioska. Ciekawe, czy ktoś tu mieszka. Gdzieś przytrzymujemy na spokojnie. Mam nadzieję, że to nie jest zabłoczona wioska. Dobra, booster. A nie, kolczycy to są. No, nie możesz wyjść. Słyszałeś o brygadzie Rihet? Tacy jak ty tam służyli, nie ludzie. Super. Dobra, będę musiał w takim razie łódkę przywołać, bo ja w takim stanie to ja nawet pochodzić za bardzo nie można. Jeszcze tylko zerknę, w którym dokładnie... A, czyli muszę tam podjechać. Wieś Rudnik. Tutaj przez gąszcz przemieścić się, żeby ominąć jakieś tam potwory. No i tutaj mamy wioskę. A, ona jest taka na maczarach, czyli na palach poustawiona. Dobra, tu coś się dzieje też. No, mamy kupca, więc pędzę do niego, żeby zrzucić z siebie balast. Dobra, oczywiście. A ty masz? Pokaż mi swoje towary. Ty tutaj za bardzo ciekawego nic nie masz, ale pozbędę się u ciebie towaru. Co tu jeszcze możemy sprzedać? No dobra, to może nie. To może nie. O, to możemy sprzedać. To możemy sprzedać. I jeszcze coś tu z butów posprzedajemy. Spodnie możemy sprzedać też. Ile tam jeszcze mu zostało? Jeszcze trochę ma, także... Te buty sprzedamy. Coś ze spodni tutaj, może nie, bo to nie wiem, które tam są z tego rysztungu. No to te rękawice i te sprzedamy. Na razie te zostawimy, chyba już powinno być ok, jeśli chodzi o to. No jeszcze to i 20 i będzie ok. Pyk. Dobra. Bywaj, panocku. Dobra. Jak wyglądamy z... No to dobra, no ja myślę, że na razie te eksploracje wyczerpały już czas na dzisiejszy odcinek. I tak już się noc zbliża. Zostanę w wiosce, a rano następny dzień. W następnym odcinku wybiorę się już na poszukiwania tych czarownic. Jak uważycie tę zupę na łopianie? Się nie potrójcie. No, dobrze. Z
tego miejsca was pożegnam dość takim dziwnym widokiem. Pozdrawiam was gorąco. Na razie, cześć.